Yo, siemano, to znowu ja, czyli F-Logic, i za to, że wtedy było tak słabo, no z tym, jak to się mówi, no był brzydki film, nie wyszedł mi, no to robię dla was drugi odcinek, tym razem już z innej gry, żeby się tak nie było nudy, tak powiem. No i akurat zagramy sobie w FIFA 18, no bo nie mam 19. 19 może być, ale to w dalekiej przyszłości lub niedalekiej. Znaczy jest już, ale wiecie. Nie wiem czy... Kurde, nie da się. Dobra, ja już kończę trening i zaczynamy mecz. Jestem Polska, a mój przeciwnik to Brazylia. Nie gram z nikim, gram z komputerem. Mam nadzieję, że to wygram. Będą ciche komentacje. Nie, no już mi odebrali piłkę. Oni są nie do pokonania. Gonię ich. Dobra, jedę. Okej. Gramy. Okej. Więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje główny środkowy napastnik. Stąd Gabriel Jesus! Listek sędziego i mały rzut karny, proszę państwa. Piłka w klatce. No i jak już widzicie, oni są nie do pokonania. Ja już muszę teraz nieźle ścinać zebem. Ja w ogóle nie umiem ich odejść do ich pola karnego. Ale no próbujemy. Znaczy pewnie się da jakoś. Ale komputer jest naprawdę trudno oszukać. No zobaczmy, może być groźnie. Pik ma szansę. Arkadiusz Milik. Kurde. Po co? Ja zawsze muszę podać z 5. Razy jak jest, jak handlowa ma karierę. Zawsze. Ja każdego będę teraz faulował. Ja co ja mam do tego BD? F-Logic, opanuj się! Jezus. Dobrze. Technicznie był całkiem niezły, który przymierzył my. Przeciwnicy przy... Gabriel Jesus! Dobrze się znalazł bramka, ale to nie koniec zagrożenia. Dobra, idziemy w nim. Okej, dawaj, dawaj. Dobra, ładnie. Na razie idzie słabo, ale możemy to poprawić. Szkoda mi tylko tego, że od razu nam wbili gola. Krychu nie spisał się za dobrze, że od razu fauluje. Chociaż to sprawdzimy, bo ja to pewnie sam faulowałem, jak byłem Krychem. Krychore. Ja z nim nie wygram, za te rodowe, nie wiem. Ja tu muszę patrzeć na czas naszego meczu, bo pewnie nie rozegramy całego i będę musiał na to dwa filmy poświęcić. Dobra, ja muszę zmienić graczy. Ja bo Grosicki nie gram, to już wszystko wiadomo. Aha, ci nasi pomocnicy są genialni. Cionek jeszcze gra. No co to jest przegrany mecz, jak jest Cionek? Nie wiem, nie lubię Cionka od tego czasu, jak strzelił nam sam w górę. Wiem, nie zrobił tego celowo, ale no słabe to było. I dlatego Cionek nie może być u mnie na murawie. To jest dla mnie niedopuszczalne. Sorry. Jeśli nie oglądasz, to sorry, ale no, to nie podoba mi się. Na początku nic do ciebie nie miałem, ale teraz. To już mam ci dosyć. Ale spudłował. Dobra, jedziemy. Koledzy z drużyny długo będą sobie żartować z tej sytuacji. Grzegorz Krychowiak. Okej. Próbuję na nich wyjść. Kanalinios.
imponizująco. Neymar prostopadle. Świetnie przejął to. No to ja to przegra. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Faul tu był. No ja tak zawsze mówię, jak przyzywam. Tu nic nie było. To nic nie było. Nie ma mowy niezmienia czonka. Nie wiem, kiedy życiono. Widzicie to, wie. Ta pamięta lepiej, gdzie ja dobrze. No to już mam przesłane. Sorry za tekst słownictwa, ale ja nie wiem. Ja, no nie podoba mi się, przegrywam w FIFA. No wszędzie mogę przegrać, ale nie w FIFA. Ja stworzywane paluszki. Nie no, nie miałem. Ryzykownie, ale udało się. Będzie kiedy widziano, widzicie tobie, wie. Ta pamięta lepiej, czy ja dużo nie. Kurde, no nie, zaraz mi się jeszcze kończy czy czas na film. Nie, zaraz skończę. Sorry. Nie ma chleby. Jezu. Oni mają znacznie z dużo tych różnych tyle. No i dwóch na ciebie było i przekroju. Nie ma do kogo zagrać. Się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Dobra. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Dobrze. Kamil Grosicki. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. O, prze... Sędzia wychwytuje, jest spalony. Nie było, tu nic nie było. To nie dotrze do fal, nie ulegnie na ich szczyt. I to mocno. No właśnie, to jest ten mecz, w którym ja przegram. Wciskają na niego. Lewandowski. Jesteś boski. Atak polski. Robert Lewandowski. Atak przerwany. Jest spalony. Jezu, sorry. Nawet za i za mecz, i za ten pierwszy odcinek. No ale ja jestem, nie jestem profesjonalistą. Mam słabą kamerkę, jak już mówiłem. O, i nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale weźcie mi daj. Dawajcie pomysły, w co ja mam grać, bo ja nie wiem, co wy lubicie. No i 3-0, fajnie. Cię zagadałem. Dobra. I dobrze. Mam to gdzieś, ale to już tak czekam. Dawajcie, to wygląda tak i teraz... Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Trzy zero, taki rezultat. Całej na... Nie, co z przegrany mecz. Chcecie to oglądać? Dobra, gramy. Wszystko jest możliwe.
Zależy mi chociaż, żeby im jedną bramkę strzelić. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Cicho tam. Znaczy, że wiadomo, że to bym przegrał. Bo Brazylia według mnie jest nie do pokonania na FIFA. Ma wszystkie gwiazdki jeszcze pół powinna dostać. Za chwilę, może być groźnie. Rywal naciska. Okej. Dobra, lecę. To nie będzie udana akcja, bo ja to czuję w kościach. Ale no, spróbuję. No, mówiłem, że to nie będzie udane. Jezus! Ja już się zaczynam kosić. Ale się ciągle też patrzę na kamerę, więc to też po części dlatego. A ja sobie strasznie trudnego przeciwnika obrałem. No faul to był, panie sędzio. To faul był. Jezus Maria! Jeszcze ich nie skoszę. Będą już chyba dzisiaj w 5 odcinków na kanale. U mnie. Nie wiem, czy się cieszycie. Sobie wyłączam ten mecz, bo to już jest przegrany mecz. Ale wrzucę go. Taki jest nasz skład. No to jest fajnie, nie? Ten mi się podoba. Ale ja już się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.